Cześć, witam serdecznie z tej strony. a dzisiaj mówimy kolejne zdanie. Tym razem mamy zatańczyć na najwyższym i najniższym, tak jakby, miejscu na mapie. Także po prostu w tym odcinku wam pokażę, jak wykonać to zadanie. Ja sobie będę na lokację, i pierwszą lokację znajdziemy w tym miejscu, to jest ta góra. No i tak jak taki najwyższy punkcik, dokładnie tu. Musimy sobie po prostu wyjść i tutaj zatańczyć. Ja zaraz wam wszystko dalej powiem co i jak, tylko ja sobie tutaj muszę odlecieć, a wy pamiętajcie o subiku, łapeczce w górze, bo teraz wbijamy 30 kasubów, za co wam mega, mega, mega dziękuję. Dodatkowo też jeśli chcecie mnie jakoś wesprzeć, to macie użyć kodik Sejamstart, który macie na ekranie i w opisie i wtedy z każdym, tak powiem, na mój kod, twórcy, wspieracie mnie w dalszym rozwoju. Dzięki. Dobra, jak widzicie, tutaj jest nawet oznaczone, tutaj taka flaga jest, jest tu skrzyneczka i to jest dokładnie to najwyższe miejsce. Tutaj sobie po prostu lądujemy i po prostu musimy dotańczyć. Także wybijamy sobie od tutaj. Proszę, cyk i teraz sobie tańczymy jakiś randomowy taniec on na przykład taki i w tym momencie na normalnym meczu już bym miał zaliczony właśnie pierwszy etap no i byłoby tutaj wykonany teraz musimy jeszcze zatańczyć sobie na najniższym miejscu na mapie i teraz po prostu wam się jeszcze dokładnie ładnie tutaj na mapie pokażę wam jeszcze znacznik i teraz pójdziemy na najniższe miejsce żeby po prostu każdy dobrze tego quest'a wykonał takie to jest koło kąciego tutaj to miejsce no i znajduje się ono dokładnie w tym miejscu proszę tu tutaj mamy tą meteorologiczną stację a tutaj mamy ten punkt tak że sobie tutaj Pijamy, cyk, tańczymy zaliczony. Ja sobie teraz korzystam zwróć do centrum. Specjalnie właśnie jestem na trybie laboratorium, żeby Wam ładnie to pokazać. I teraz musimy sobie polecieć na najniższe masonupie, które znajduje się na koralowym kasztelu. Tak, to jest dokładnie koralowy kasztel. No i tutaj musimy sobie polecieć i właśnie tańczyć. Jak widzicie, koralowy kasztel jest tak jakby właśnie... Pod wodą, no i to prawdopodobnie dlatego jest to po prostu najniższe miejsce, no że po prostu on jest tak jakby zrobiony właśnie, że tutaj mamy wodę, tutaj mamy właśnie w dół osne, tak, mocne takie ścięcie, więc wychodzi na to, że po prostu Karolowi jest najniższym miejscem. My sobie musimy polecieć więcej na ten domek główny, i tam właśnie będziemy sobie mogli zatańczyć. Także ja sobie to już frunę inaczej, na to nie można wykonać. Danie jest generalnie bardzo proste, tylko właśnie trzeba wiedzieć, gdzie są te miejsca. Także mam nadzieję, że mój filmik Wam się przyda i że po prostu szybciej wykonacie tego kościka. także dajcie znać w komentarzach, czy Wam się przydał ten filmik, ja sobie tutaj wpadam do tego głównego domku jak widzicie już tutaj ładnie widać, że koralowy faktycznie jest taki jakby na samym dole, po prostu jest pod wodą no i też zobaczcie jakie piękne widoczki tutaj mamy jak lecimy, tak naprawdę spoczko się to z mgłą komponuje dobra, czy ja już ląduję? Ląduję chyba, dobra, dolecieliśmy proszę, i tutaj sobie wybijamy do środka tego głównego budynku, też oczywiście Wam zaraz znacznikiem pokażę no i tutaj sobie musimy natańczyć mniej więcej w tym miejscu, gdzieś tutaj Powinno nam zaliczyć, czy ja mogę tutaj zatańczyć, nie mogę muszę tutaj gdzieś tu skoczyć. O, można się na tym właśnie zahaczyć, proszę. I teraz sobie używamy densa. O, i proszę. W tym momencie zadanie powinno być wykonane. I powinno wszystko być GIT. Także jak widzicie, bardzo proste jest Tylko wystarczy, właśnie, wiedzieć, gdzie trzeba wbić. Także ja tu jeszcze Wam pokazuję w tym momencie koralowy kasztel. I tutaj mamy na głównym budynku, dokładnie w tym miejscu. Także sobie robimy to danie. No i mamy cyk, wszystko wykonane. I darmowy ex. Dajcie na liście, Czy właśnie może sami już ogarnęliście do questa, i w niepotrzebny. Ja czekam na odzew w komentarzach. I bardzo Wam dziękuję za uwagę. To by było w takim razie na tyle. Dzięki, następnego. Trzymajcie się. Cześć.